Będziemy stalać, nie? Nie, no to bardziej wygrań. Cała rada. Każdy radny oddzielny składa panu najserdeczniejsze życzenia. Przyłączamy się do życzeń, które już pan otrzymał. My składamy zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń. Życzymy panu i nam wszystkim owocnej współpracy w całej kadencji. Dziękuję. A tak szczerze? Myślałem, że najbardziej będę się czuł zakłopotany, jak będą pytania, interpelacje, wnioski radnych i sołtysów, a to już zostałem wprowadzony w taki stan zakłopotania. Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, które 24 września, bo wtedy obchodziłem imieniny, na moje ręce zostały złożone. Mam nadzieję, że wszystkie były szczere i z serca płynące. Tak zawsze mówimy, że jak się jest urzędnikiem, to ten dzień imienin to tak jest najgorszym dniem w roku, bo cały czas są jacyś goście i trzeba ich zabawiać, rozwamiać. Może nie jest tak wesoło jak w latach poprzednich, kiedy ja byłem małym dzieckiem, bo wtedy jeszcze gdzieś tam można było kielicha wypić, teraz już się w urzędzie nie piję, ale równie było sympatycznie. Bardzo dziękuję.